czy... Boże, ja to jestem... Mamo? Słuchaj, a tę rozpuszczalną kartkę? A tata? Ja się panu. To oboje sypaną. Tak, tylko dziadek dwie takie łyżeczki dobre. Dobra. A dla mnie jedna taka płaska. Okej, dobra. Dziadek dwie. Mama jedną. Płaską, co by zawału przeze mnie nie dostała. Renia rozpuszczalną, to ja też sypaną. Jeden, dwa. Co by dobrze było. O Jezu, ostatnia moja kawa z nimi w tym roku chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Ciekawe. Trochę mi żal. Jejku, Renia mnie zabije. Łyżeczka czy trochę? A, tam jej trochę, hippie kawa trochę szybciej pobije. Dobra. Uki. Skończone. Renata! Wsypałam ci trochę więcej tej kawy. Pakowanie komuś na prezent. I tak żeśmy sobie tutaj wymyśliły, że wyłożymy to siankiem. Taki wymowny gest, sianko, na którym to urodził się Pan Jezus wstające w żłobie i które to powinno znaleźć się koniecznie pod obrusem, na obrusie w rogu gdzieś tam pokoju, a że to jest osoba wierząca, więc taki symbol będzie jak najbardziej, bo oczywiście ktoś, kto nie jest wierzący, to takich symboli nie uznaje. Jest sianko i teraz świeczki. Długo nie mogłyśmy się zdecydować, które, ale ostatecznie stwierdziłyśmy, że będą te, bo ja uważam, że one są takie polskie, zawierają tutaj całą polskość maki. Maki kojarzą nam się z Polską, z Monte Cassino, i kłosy, kłosy zboża, z którego jest chleb. Cała polskość, no i to sianko. O, myślę, że tak będzie ładnie. Ale pięknie. A na wierzch też dajesz, czy nie? Na wierzch. Myślę, że na wierzch nie będziemy dawać tutaj sianka. O. Elegancko. Pięknie. A tutaj jeszcze zobaczcie, co wczoraj do mnie dotarło. O, tu. Chodź. Piękności. Moja koleżanka takie coś wykonuje, między innymi takie coś na zamówienie. Zamówiłam również na prezenty. I wczoraj do mnie te aniołki dotarły. Czekaj, ja to przybliżę troszkę, żeby... Ale piękne. Jakie śliczne. Dwa aniołeczki. Kolejne dwa. Bo ja już tych aniołków u koleżanki zamówiłam sporo. Ale pięknie. Świątecznie już u nas jest. No i co? Siedzimy się tutaj z mamą i się śmiejemy. Agnieszka pojechała wczoraj, dzisiaj jest drugi dzień. I tak siedzimy, jest już wieczór i się zastanawiamy, czy jeszcze coś wziąć się za robotę, czy nie. Ja już nic, za nic się nie biorę. Ja już idę do siebie i już mam dosyć cały dzień. Już masz dosyć. Mam dosyć. I tak śmiejemy się, wspominamy, jak to było kiedyś, jakie to były weselsze czasy, że właśnie po pracy wszyscy tak się gdzieś zbierali, siadali i było wesoło, nie? Tak, no tak było. Choinkę, jak się pamiętam, ubierało, no to my, u nas dzieci ubierały, a u ciebie jak to z tą choinką było? Dziadek zawsze ubierał choinkę. Dziadek ubierał choinkę, tak. Nie ty? Nie, dziadek. To była dziadka rola. A no to czemu u nas była nasza rola, a nie wasza albo dziadków? Nie wiem, no u nas zawsze dziadek ubierał. Ubierał, tak.
A babcia? Babcia, my z babcią robili potrawy, ja jej pomagałam, a dziadek ubierał choinkę. No ale choinka to była w Wigilię ubierana, czy wcześniej żeście ubierali? A tego to już tak nie pamiętam, ale to dziadek. Dziadek zawsze ubierał choinkę. My z babcią potrawy, a dziadek ubierał. Ale kiedyś to nie było takich na choince ozdób, tak a jak teraz, skąd? Nie? Skąd? Ja pamiętam łańcuchy, to my z babcią żeśmy robili takie różne. Były to ze słomy, to z bibuły się robiło na choinkę. Specjalnie babcia kupywała takie malutkie, czerwone, zawsze czerwone, malutkie jabłuszka. To nitką trzeba było. Ciastka babcia piekła, to też igłą przedziewała, mi się wieszało na choinkę. No ale bombki wtedy były? W tamtych czasach już? I jak ja pamiętam, to wszystko takie ze słomy było. Ze słomy? Tak, były takie rynki i na rynkach ze słomy były robione takie ozdoby, na przykład w kształcie takie, a w środku były wklejane obrazki, na przykład Matki Boskiej był wklejony. Aha. Tak, głowa była wklejona, a to wszystko było ze słomy. Taki albo no, taki aniołeczek ze słomy był, gwiazda taka ze słomy, to wszystko było ze słomy. I bombek jako takich nie było. Jak ja pamiętam, to dopiero później to tak. Ja i pamiętam... takie były bombki takie wytłaczane. No coś pięknego. To ja już pamiętam, jak byłam mała, pamiętasz takie okrągłe bombki, one tak w środek były, tak. Taka harmonika. Tak, tak, i tak. Te ptaszki takie ładne przypinane były. Takie przypinane takie. Na tym. Tak. I pamiętam świeczki takie na takie żabki, tak, pamiętasz, tak, nie? Tak, tak. Ale... I u nas to w domu były żabka i świeczki się specjalnie kupywało takie cieniutkie. I do tych żabek się... To ja jeszcze pamiętam, jak no. Te bombki takie kolorowe były, ale one śliczne były. Tak, tak, tak. Ale to już później, a tak to było ze słomy takie robione. To pamiętam, babcia na rynku chodziła i to kupywała takie. Koszyczki nawet takie były ładne, słoma była taka prasowana, mhm. I taki koszyczek był i też my to na choinkę wieszali, takie małe... koszyczki były. A ten, ty tak mówiłaś, że bo teraz no to my mamy wszystkiego pełno na święta, na Wigilię, ale kiedyś to tak nie było. Jakie kiedyś potrawy były na Wigilię? Wiem, że to jak u nas to była, babcia robiła śledź, taki był no z cebulą, na przykład kluski z makiem były. Takie, no już aż tak nie pamiętam, no pierożki żeśmy też robili, ale nie było to jak teraz, to bez porównania. No u nas teraz to jest, no powiedzmy, pierwsze idzie barszczyk z uszkami, później jest... Nie, tego nie było. Nie było, karpie bynajmniej, też nie było ryby, nie, tylko śledzie takie. Wiem, że były w beczkach, to i z głowami były śledzie. No to trzeba było się tą ikrę, bo to ikra i mleczu. Ty jeszcze pamiętam, jak mówiłaś o tym mleczu, że żeście tak, ten mlecz jedli tak, z tej tak, ryby. Tak, bo to ikra i mlecz. I to się babcia właśnie te śledzie robiła i ten mlecz, pamiętam, że ona jakoś widelcem roztrzepywała i to na te śledzie... I dobre to było? Bardzo dobre. A ta ikra jaka, tylko to trzeba było wymoczyć, bo było bardzo słone. No ikra, ale to kawior teraz jest, nie? No. Ale to ja jeszcze też pamiętam, jak tutaj byłam mała, to ty kupowałaś te śledzie i ten mlecz też jeszcze tak, tutaj robiłaś. Tak, 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 w środku właśnie. No a teraz, no to tak jak przynajmniej u nas, no to jest barszcz z uszkami, jest karp, są pierożki z kapustą, nie ma pierożków kapusta z grzybkami, tylko z samą kapustą. Tak. I omaszczone masłem są. No i co jeszcze? No jest kompot z suszonych jak to się mówi? Suszonych owoców, pączki obowiązkowo. Gołąbki postne. Tak, tak. No to jest. No i chałka. Musi być koniecznie chałka taka posypana makiem. Drożdżowa. No i tyle. No co tam jeszcze na Wigilię? No podstawa u nas jest też czosnek. Czosnek idzie po opłatku z chlebem. No do opłatka jest miód. Musi miód stać na stole. Także no chyba takie potrawy jak u innych. U nas na przykład nie ma kuti. Nie. Nie ma, ale są makiełki. Także co dom, to inne potrawy tak, są. Tak, tak.
Kiedyś jakieś takie to życie weselsze bardzo było, nie? Bardzo się czekało na te święta. Jeszcze jak się dzieckiem było, to ojej, to człowiek się cieszył i to, a dzisiaj wszystkiego jest na co dzień. Już ten przepych, to wszystko, tak. Dzisiaj nawet żeśmy przy kawie rozmawiali, jak dziadek wspominał, jak mama mówiła, jak na zabawy żeście chodzili. Oj, to nie to, co dzisiaj. Się po tyle kilometrów, to jest 17 kilometrów z mojej miejscowości, drugi, jak żeśmy szli na zabawę. I pamiętam, jak w zimie było i to jeszcze lód taki był ślisko. Myśmy szli na tego, wytańczyli się całą noc, a z powrotem my szli, porozchodzili. My, ile razy my się przewrócili, ile razy my kolana stukli. Ale było wesoło i przyszło się rano ze zabawy i jeszcze musiał iść do kościoła. Nie było to, żeby nie szedł. Albo obrządek zrobić, nie? No, tak babcia mówi, tańczyłaś całą, balowałaś? Nie ma. I trzeba było iść 4 kilometry pieszo do kościoła. Do szkoły też pieszo chodziłaś? Czy? Tak, do szkoły tak pieszo, bo szkoła była u nas. We wsi. Na miejscu, żeście tak, mieli. Miałam we wsi szkoły. No ale tak jak mówiłaś, że zanim do szkoły poszłaś, to musiałaś to krowy wydoić, nie? To były obowiązki, bo babcia często chorowała, babcia często w szpitalu była, a mieliśmy konia, mieliśmy krowę, mieliśmy zawsze były 2 świnie, no to musiałam krowę rano wydoić, zrobić z mlekiem porządek I do szkoły. I krowę wziąć, bo taka szła kolejka od domu do domu. Każdy dzień ktoś inny tą kolejkę pas te krowy. I do szkoły. Przyszłam ze szkoły, to trzeba było iść na pokrzywy. Musiałam iść rower, sierpem pokrzyw narżnąć, na rower przywieźć do domu, zerżnąć. I tak było. Bo dziadek pracował w lesie, chodził do lasu. I jeszcze cię do lasu brał? No, jak była sobota, czy jak ferie, to w lesie dziadek robił piłą, jak to się mówi, moja, twoja, rżnąć i tak na kolana mi takie dawał, na kolenniki takie, to takie były twarde, się klęczało i się rżnęło. A dzisiaj powiedz do dzieci, chodzimy do lasu, ścieli drzewo, no ty chyba śmieszny to wszystko się ręcznie robiło. Ale inaczej było, tak jak mówisz, spotykali się, nie było telewizji, nie było, telewizor był jeden na całą wieś. Jak ja pamiętam jeszcze tego, to pancerni, wszystkie dziewczyny za Jankiem. Ty też za Jankiem? Też, tak samo, wszystkie się w Janku kochały i leciały, a pamiętam jak była ksiądz po kolędzie. Szedł, a tu pancerni lecieli. Ksiądz z domu wyszedł, a my do następnego polecieli na pancernych, bo u nas nie było telewizora. Tam u koleżanki był telewizor pierwszy we wsi, a my na pancernych. Później już był i u nas w domu był telewizor. Ale było wesoło, było fajnie. Ale to tak jak dzisiaj, żeśmy się też śmiali, tak jak mówiłaś, że nie tylko młodzi robili sobie przykusy, ale i dorośli. A gdzie? Tak, pamiętam. Jak czy na Nowy Rok, to dziadek takie przykusy robili jeden drugiemu tam. Chłopy się zebrali. I tak jak mówiłaś, wóz na lipie. I tak, rozebrali i na lipę wyciągli. No i później dobra, jak ten się kapnął, wasz sąsiad, że na lipie, no to co? Sam ściągał, nikt sam nie. Ściągał? Sam ściągał, właził po drabinie i spuszczał na dół, bo to były tam porozbierane były te boki, czy tam to, jak to ta rozwora we wozie była i to sam. A jak ciotce szybę dali na komin i nie mogła zapalić w kuchni, przychodziła do nas, coś się dzieje, bo się kopci. Dopiero babcia chodziła i mówi, ty zobacz, bo może szybę masz. No i jej mąż wychodził po drabinie, patrzył, faktycznie szyba jest na kominie. I każdy się cieszył, tam nie było tak, że... A dzisiaj zatkaj komuś szybą komin, to zaraz prokuraturę będziesz miała na głowie.
Tak. A kiedyś to sobie... A uciecha nawet, jak tutaj przyszłam do męża, jak to przecież też jeszcze robili, bramy ściągali, a na drugi dzień, to już ty pamiętasz. To pamiętam. Rano wszyscy latali, szukali, gdzie jest. My swoją bramkę to dopiero znaleźli, jak śnieg zeszedł, bo taki był śnieg, wynieśli do lasu. No było wesoło, były inne czasy, jakoś ludzie się bardziej szanowali, bardziej kultywowali to, że są razem. No i to były takie czasy, no ty to już powiedzmy troszkę, no troszkę dawniej po tej wojnie, ale ciężkie czasy były, nie było takiej żywności, nie było takiego dostatku i chyba dlatego ludzie tak ze sobą zżyci byli, bo łączyła ich ręcznie nieba. Się pracowało, wszystko na polu, bo też mieli pole, wszystko trzeba było ręcznie, ale po południu, wieczorem schodzili się, gdzieś tam te majówki były, ale to fajnie było, a jak nie, to na zabawy szli, bo pamiętam moja mama i tam czy babcia, to cały dzień się narobiły, szli na zabawy, a my pod oknami później tam ganiali nas tam. Ale fajnie było. Wesoło było, no było wesoło, były inne czasy. Każde dziecko miało zajęcie, przyszło się ze szkoły, to nie tak jak dzisiaj, trzeba było iść w pole. To co trzeba było zrobić, to się zrobiło, dopiero trzeba było się nauczyć i nie tak jak dzisiaj, tylko komputery czy te telefony. Gdzie kiedyś tam tak było? Kiedyś było tak, klasy że... się grało, wszystkie po lekcjach. To były klasy, scyzory, grzybek. Tak, ale kiedyś piłkę, dziesiątkę, jak się odbijało o ścianę. Ale kiedyś młodzież podchody po lesie. 14-15 lat to już prowadzili gospodarstwa domowe. Tak, tak. A dzisiaj... 18-latki no nie potrafią już takich podstawowych rzeczy. No nie wszyscy. Tak, nie wszyscy. Ale no niestety takie pokolenie rośnie słabe. Tutaj trzeba powiedzieć, nie mają wspomnień. My, czy tak jak wy, czy my, to mamy wspomnienia. Ja mam wspomnienia fajne i wesołe było takie, że nie wiem, człowiek na bosaka wyganiał się, to nie tak jak dzisiaj wszystko, woda leci z kranu w kran, a w domu przedtem to wiadro z wodą było. O, jakie dobre było, jak się chleb umaczało we wodzie i cukrem posypało. A to ja jeszcze pamiętam. Ojej, jakie to dobre było. Umaczał, cukrem posypał i poszedł dalej. Chleb z mlekiem, zalanym mlekiem, to już był rarytas, jak była krowa w domu. Tak, nie? Tak. No myśmy mieli krowy, ale inni tych krów nie mieli. Ja to mówię po wojnie, bo tutaj już moje czasy to są już daleko powojenne. Ale po wojnie no to ciężko było, tak jak babcia opowiadała. No ciężko było, ale jak już krowa była w domu, to już tak nie było, bo było i mleko kwaśne, i ser, i masło, żeśmy była ta maśniczka. Babcia nazbierała śmietany i to dziadek zawsze siadał, maśniczkę i jakie to masło, oj, dobre. A pamiętam jeszcze pradziadków, no bo to byli moi pradziadkowie, twoi dziadkowie. Tak, pamiętam, pamiętam, dziadek z fajkę chyba pomylił, tak? Tutaj taką fajkę miał, tutaj coś tam sobie robił. No. A babcia taka malutka, szczuplutka kobietka była, zawsze chustkę na głowie nosiła. I to pamiętam, jak coś żeśmy przeskrobali, ona nie biła, ona się jakoś tak nie złościła, tylko szmatą przez łeb. Miała taki ręcznik. Tak, i mówi, ty salero. Takie miała, ty salero, ja ci dam. Ja pamiętam, jak żeśmy od babci, od prababci dostali za kota, bo z kuzynką, z Iwoną, żeśmy tego kota kuchni zamknęli, no i ten kot, on tam zawsze w tej kuchni był, a my go, kurczę, no trochę, no nieładnie, ale żeśmy męczyły tego kota. No i ten kot biedny, no chciał wyjść na dwór, się załatwić, ale bał się nas i narobił w kuchni pod stołem. I ona mówi, szybko sprzątamy, bo jak przyjdzie babcia, to nam wkurzy. No i nie zdążyłyśmy sprzątać, przyszła babcia i nam wkurzyła za kota. To pamiętam, fajne czasy były. Wspomnień jest dużo. Dużo jest, tylko ja już nie pamiętam tak, nie? Po chorobie, po tym już tak, ale były wesołe. Człowiek się napracował, ale wesoło było, fajnie było. Było. Dzisiaj jest inaczej, każdy tak o sobie w domach się pozamyka i te komputery to wszystko poniszczyło.
Było wesoło. A, chyba się babcia bierzemy dalej za jakąś robotę. No ja coś... jeszcze chyba coś porobię trochę. Nie, ja już na dzisiaj odpoczywam, już a ja jeszcze sobie... troszkę, jeszcze z godzinkę popracuję. Już. Jutro od nowa. Jeszcze na pewno będzie przepis z sosu takiego, który u nas... O, jeszcze u nas na Wigilię jest sos z prawdziwków do gołąbków. To prawdopodobnie jutro ten odcinek nagram, tak. bo pytacie mnie dosyć intensywnie, co z gołąbkami, jaki sos, jak to wam to właśnie z prawdziwków. Pokażę. Taki sosik, jaki się robi, taki wigilijny, postny z suszonych prawdziwków. Na pewno dużo osób go zna. Ale tutaj wam powiem, makowiec będzie jeszcze, makowiec może w środę, czwartek wleci na kanał. No i jeszcze zobaczymy, co jeszcze co się da zrobić. Co się da jeszcze zrobić. No, na już dzisiejszy... krótki czas jest. Tatusia musimy dorwać, on ma takie fajne wspomnienia, ale to go dorwiemy może w piątek. O, Tatusia, zobaczymy. Przy kawie go tam, kurczę, przy tego, przyłapiemy, żeby on poopowiadał, jak to on był, kurczę, chłopakiem, bo ma fajne wspomnienia. No na dzień dzisiejszy, dobra, ja jeszcze się biorę na z godzinkę do roboty. No. Nie chce mi się. Agnieszka, mi się nie chce, wracaj. Wracaj, Agnieszka. Albo ty, Krzyś, wracaj. Boś ty zwiał, kurczę, w tym momencie, kiedy najwięcej roboty. Także pozdrawiam. Umył ręce. Tak. Nie, on ma u siebie dużo zajęć też, kurczę. Tak. Wpadł po powrocie w wir pracy, także Krzyś to tam, kurczę, chyba siódme poty teraz z siebie wyciska. No cóż, no życzę wam dzisiaj wszystkiego najlepszego, takich właśnie wspomnień, bo to jest ten czas, radosny czas, gdzie powinno się wspominać naszych przodków, takie właśnie zdarzenia, wydarzenia z życia rodziców, dziadków, to powinno trwać i trwać. A że czas jest radosny, to trzeba się weselić. No. Ale i popatrz, cofnąć się, jak ja pamiętam, na wszystko było czas. Tak jak moi dziadki, weź z mojej miejscowości do Dębna, ile jest kilometrów, Renaciu? 20? O, będzie. I rowerem jeździła. Jeździła tak. Babcia z dziadkiem do Dębna na zakupy. I wtedy też byli w Dębnie, jak moja ciocia i wujek zginęli. No, to już jest inna historia. Tak. I też taka powojenna, może opowiemy. Tak. Bo jest też taka namiastka. No. Tylko i jak... też wtedy byli w Dębnie i przez, bo to były takie te głośniki na słupach i ich tam wywoływali. No dzieci poszły po las się bawić. I znaleźli niewypał i zaczęli tam pukać czy coś, no nie wiem, i wybuch. Wybuch i mojego wujka to od razu na miejscu, to już dzieci miały ponad 10 lat, ja już tak nie pamiętam. No ja pamiętam, bo jedno opowiadało. 10, a drugie chyba 2 lata było starsze, no to od razu rozerwało, a ciocie, no niby moją ciocię, no to poszarpało, wzięli do Gorzowa, do szpitala i zmarła. No i tylko przeżyła ciocia, ta Czesia i twoja mama. Tak. Ale to historia na kiedyś też, tak może opowiemy losy naszego dziadka, bo mój dziadek, taty z mojego tata, służył w 14 pułku ułanów Jazłowieckich. Historię ma bardzo ciekawą, jeżeli chodzi o II wojnę światową. No. Tak samo babcia, no przeżyli... Babcia przecież, cała rodzina stała już pod ścianą do rozstrzelania. Niemcy, pluton egzekucyjny stał. No ale też człowiek jeden ich uratował, który no niestety wiele osób wydał do Oświęcimia, wydał Niemcom, a ich uratował. Także historia też jest później. Tak. Banderowcy ich spalili, no i także... Ale to na kiedyś, jak będziecie chcieli takie odcinki, to no tak było, z tatą było. Tak. A dzisiaj już kończymy, bo ja jeszcze muszę się wziąć za robotę, jeszcze mam trochę roboty. Słuchajcie. No co, no życzę wam takich właśnie rozmów przy stole wspólnie, nie politykować, to odłóżcie całkiem na bok, a wspominajcie swoje rodziny. To jest bardzo bezpieczny temat, wart podtrzymywania i taki wiążący rodzinę, nie dzielący. Tutaj trzeba się scalać, a nie
rozłamywać, żeby ten rozłam był. I tak. Tego Wam właśnie życzę. No i co? No do jutra. Do jutra. Do jutra, kochani, z uśmiechem na buzi, rękawy zakasać i do dzieła, do dzieła. Trzymajcie się.